celem, który przyświeca temu przedsięwzięciu, jest przypomnienie tej dramaturgii, która kiedyś pełniła ważną rolę, była dosyć popularna. Ostatnio pamięć o niej trochę zanikła. To nie dotyczy zresztą, znaczy to może wyjątkowo boleśnie dotyczy autora, o którym dzisiaj mówimy, ale to dotyczy też innych dramaturgów pisujących po wojnie. Więc, ale nie tylko przypomnienie, ale również, jakby to powiedzieć, zainspirowanie teatru, żeby się tym dramatem zainteresował. W związku z tym, żeby no, przywrócić mu życie sceniczne, gdyby to przedsięwzięcie, że tak powiem, spełniło pokładane w nim nasze nadzieje. W związku z tym to zdeterminowało, jak mówię, kryteria wyboru, to znaczy przede wszystkim podlegały temu wyborowi wyłącznie teksty teatralne. Przypomnę, że Janusz Krasiński był autorem również licznych bardzo słuchowisk, niektóre zresztą potem przeobraziły się w dramaty, a nawet można powiedzieć więcej, że właściwie każdy dramat miał wcześniej wersję słuchowiskową, aczkolwiek nie każde słuchowisko miało dramatyczną. Więc nie wesz, znaczy jakby poza polem widzenia znalazły się słuchowiska, znalazły się scenariusze filmowe, a także niestety adaptacje teatralne. I tutaj trzeba powiedzieć, że z bólem serca podjęłam tą decyzję, dlatego że akurat adaptacje Janusza Krasińskiego, Obłęd Krzysztonia czy Wesele raz jeszcze Marka Nowakowskiego miały no bardzo taki spory sukces, duży sukces teatralny i też były po prostu zostały moim zdaniem w historii, nie wiem czy Jacek się ze mną zgodzi, ale w historii powojennego teatru te inscenizacje zostały i zawdzięczają to zwłaszcza Obłęd Krzysztonia, moim zdaniem, który był karczemnie trudnym tekstem do adaptacji i ja jak się dowiedziałam, że Obłęd ma być adaptowany, to w pierwszej chwili pomyślałam, że to jest szalony pomysł, no a udał się. No to i to świadczy o, no bardzo o randze warsztatu dramatopisarskiego Janusza Krasińskiego, no ale no to nie były teksty oryginalne, postanowiliśmy, znaczy doszłam do wniosku, że jednak naszym zadaniem jest przede wszystkim przypomnienie oryginalnych tekstów. I tutaj był następny moment, muszę powiedzieć, który źle wspominam, dlatego że tak naprawdę okazało się, że pominęliśmy dwa teksty ze sztuk teatralnych, znaczy ja pominęłam, bo właściwie gdyby jeszcze te dwa się znalazły, to można powiedzieć, że no, w tym gatunku całość została opublikowana. No, ale jak Państwo widzą, ten tom jest już obszerny. No i po prostu nie da, pierwsza moja myśl była taka, żeby wszystkie zebrać już razem, no ale to się niestety nie dało fizycznie zrobić. W związku z tym zdecydowałam się, że nie wydrukujemy pierwszej sztuki, którą Janusz Krasiński no, debiutował jako dramaturg w teatrze, to znaczy Kwatery, i że również pominiemy sztukę pod tytułem Wkrótce nadejdą bracia. Ale wymieńmy te, które są. Wymieńmy tak, te tomy. Może żeby się, znaczy po kolei, żeby... Po kolei to jest Czapa oczywiście, czyli to, czego fragment przed chwilą żeśmy oglądali. Pełny tytuł Czapa, czyli Śmierć na raty. Dramat wisielczy w dwóch aktach. Następnie Filip z prawdą w oczach. Ucieszny dramat ludowy. Następnie Śniadanie u Desdemony. Sztuka w dwóch aktach. Kochankowie z klasztoru Waldemoza. Romanca w stylu hiszpańskim w trzech aktach. Krzak goryjący. Rzecz o Kazimierzu Pużaku. Sztuka w dwóch aktach. I Bezwodne śniegi, dramat ekologiczny, to jest pierwodruk. To znaczy Bezwodne śniegi nigdy nie, przedtem nie były publikowane. Pozostałe sztuki publikowane były, aczkolwiek na przykład ku no, mojemu wielkiemu żalowi, myślę, że nie tylko mojemu, Krzak goryjący nigdy nie pojawił się w teatrze. Miał tylko realizację radiową. Słuchowisko, tak. Czy mogę cię prosić o
oczywiście krótką, ale krótki opis każdego z tych dramatów. Spróbuj. Spróbuj nam powiedzieć, co to są za tytuły. Czapa to jest bardzo głośny swego czasu dramat, którego akcja rozgrywa się w celi śmierci, gdzie dwóch skazanych na śmierć, no powiedzmy głównych bohaterów, bo są jeszcze inni bohaterowie, ale czeka na wykonanie wyroku i odwleka to wykonanie wyroku w ten sposób, że ujawnia, to są kryminaliści, ujawnia kolejne zbrodnie. I to jest taka historia, która wydaje się absurdalna, ale jednakowoż wcale absurdalna tak naprawdę nie jest, ponieważ jest zakorzeniona, jak zresztą większość dramaturgii Janusza Krasińskiego, w jego osobistym doświadczeniu, pierwowzorem tego Kuźmy, bohatera Czapy, był człowiek, z którym Janusz Krasiński siedział w celi na Mokotowie. To jest bardzo, no, jeden z najgłośniejszych dramatów Janusza Krasińskiego, tłumaczony na bardzo wiele języków. On swego czasu miał znaczny sukces międzynarodowy, również w Polsce duży bardzo sukces sceniczny, chociaż po premierze no raczej na prowincji niż, bo jednak nie był to wygodny temat, więc w Warszawie już niechętnie się zgadzano na jego realizację. Chyba najgłośniejszy dramat Janusza Krasińskiego. Filip z prawdą w oczach to jest dramat, którego korzenie tkwią, że tak powiem, w pewnym reportażu, który był, najpierw był reportaż, a potem słuchowisko, a wreszcie sztuka teatralna. I to jest historia, która jest osadzona w realiach prowincjonalnej Polski tego okresu i ukazuje, powiedziałabym, małomiasteczkową korupcję i taki system klikowo-klientelistyczny, który w tym mieszkaniu, w tym miasteczku panuje, a z którym główna bohaterka, niejaka Chojnowska, osoba wychowana jeszcze w rygorach moralnych przedwojennych, usiłuje walczyć. No oczywiście te walkę przegrywa. Śniadanie u Desdemony to jest dramat, który moim zdaniem spokojnie broniłby się świetnie dzisiaj na scenie. To jest znowu historia, która została wywiedziona z autentycznego doświadczenia autora, no ale oczywiście przetworzona i rozbudowana. I ona opisuje sytuację, to jest właściwie psychodrama potroszę, to jest sytuacja taka, że w dwóch właściwie więźniów, w tym jeden z nich jest portparol autora, wychodzą z więzienia i jadą do mieszkania tego drugiego, a tam na miejscu okazuje się, że w tym mieszkaniu jego przyjaciel rano, znaczy mieszkaniu jego żony, przyjaciel tego uwolnionego więźnia otwiera drzwi, no a zatem ten dochodzi do wniosku, że spędził tam noc, to wiadomo, ale że no być może nie chodziło tylko o spędzenie nocy, ale o zdradę małżeńską i na tym tle rozgrywa się pewnego rodzaju psychodrama, która, jak mówię, z jednej strony no pokazuje rzeczywiście, jak dalekie konsekwencje miały te stalinowskie zbrodnie, krótko mówiąc, to znaczy, że ich cień czy mrok wykraczał daleko nawet poza chwilę uwolnienia jeszcze więźnia, ale z drugiej strony jest taką sztuką, która jest skomponowana właściwie według reguł arystotelesowskich, jest bardzo zwarta dramaturgicznie, doskonale jest to prowadzony dialog i zarazem uniwersalny temat, bo temat zdrady przecież jest uniwersalny. Dalej to są Kochankowie z klasztoru Waldemosa. To jest sztuka o wyprawie Chopina i George Sand na Majorkę, gdzie pojechali, żeby ratować zdrowie Chopina i zapewnić sobie no, jakąś taką komfortową w miarę sytuację
w ciepłym kraju, w czasie zimy we Francji. I wszystko to okazuje się wielką porażką, ponieważ na tej Majorce leje deszcz, Chopin choruje, fortepian nie dojeżdża i tak dalej, i tak dalej. I jest to właściwie taka, trochę taka historia walki bohatera z ograniczeniami egzystencjalnymi, żeby nie powiedzieć biologicznymi wręcz, którą w moim pojęciu, aczkolwiek to być może jeszcze, jeżeli będziemy dyskutować na ten temat, to jest do dyskusji, moim zdaniem wygrywa Chopin tę walkę, aczkolwiek tutaj rozmaite można interpretacje konstruować. I wreszcie Bezwodne śniegi, to jest dramat... Opuściłeś Krzak Gorejący. Oj, przepraszam, tak. Krzak Gorejący to jest dramat poświęcony Kazimierzowi Pużakowi, wybitnemu działaczowi Polskiej Partii Socjalistycznej, i obrazuje okres, kiedy no już niestety krótko przed śmiercią Pużaka w stalinowskim więzieniu Pużak no, przeżywa no, ostatnie, które jest, jakby to powiedzieć, no, celowo skrócone, to znaczy zatrute skutecznie, ponieważ trwa presja na niego, żeby no jakoś firmował swoim nazwiskiem nową władzę. No on się na to nie zgadza, jest takim bohaterem, który zdeterminowanym, by bronić, no niezłomnym, zdeterminowanym, by bronić imponderabiliów, którym poświęcił życie. No ale no, też tę walkę ostatecznie przegrywa, no bo po prostu ginie. I to jest również dramat, który jakoś wywiedziony jest z doświadczeń autora, który swego czasu przebywał w tym samym więzieniu, co Kazimierz Pużak. I wreszcie Bezwodne śniegi to jest właśnie ten jeden dramat, który jest pierwodrukiem w tym wydaniu udostępnionym dzięki uprzejmości pani Barbary Krasińskiej już po śmierci autora. To jest dramat, powiedziałabym, troszkę podobny do Filipa z Prawdą w oczach, a zatem jakoś odnoszący się bezpośrednio do rzeczywistości PRL-owskiej, chociaż no sięga już właściwie prawie transformacji, przynajmniej w kodzie, i opisuje również historię, której autor doświadczył, to znaczy historię walki o regulację Bugu, którą w latach 80. zaprojektowano we wsi, w której autor miał taki letni dom. I ta regulacja Bugu odcinała tę wieś od pastwisk dla ogromnego stada, które utrzymywało tę wieś przy życiu. I tę walkę, to jest właściwie trochę taka kawkowska historia takiej gehenny kolejnych podejść do rozmaitych urzędów i kołatania, żeby tę sytuację odwrócić. Ona ma oczywiście podtekst korupcyjny czysto, dlatego że tak naprawdę nie chodzi o żadną regulację Bugu, tylko o dostęp do działek, które dadzą się dobrze sprzedać. No ale ta gehenna trwa i nawet autor ją w jakiś, autor czy też jego portparol, bo tutaj jest postać, która pełni rolę jego portparol o imieniu Szymon. To jest imię, którego autor używał również w swojej prozie jako swojej właśnie portparol, i nawet wygrywa, można powiedzieć, walkę, tę walkę Szymon, ponieważ ostatecznie ta regulacja nie zostaje przeprowadzona, a stado uratowane, no ale tu jest taka gorycz się ujawnia z kolei, powiedziałabym, no już czasów transformacji, dlatego że ostatecznie to stado zostaje i tak wyrżnięte przez, w związku z transformacją, zmianą sytuacji na wsi i nieopłacalnością jego utrzymywania, więc tutaj jakby można powiedzieć, że to tak przerzuca most między PRL-em a trzecią RP, no i ta końcówka mostu, jeśli tak mogę się wyrazić, jest zaprawiona znaczną dozą goryczy. To były wszystkie dramaty zawarte w tym tomie.
Najważniejszą kategorią dramatyczną jest jak zwykle bohater, jak zawsze bohater. I na koniec w tej części naszej rozmowy chcę Cię zapytać o typ bohatera, jaki wykreował Janusz Krasiński. Piszesz o tym ciekawie we wstępie. Pojawiają się między innymi takie formuły jak nieheroiczny heroizm. Czy możesz nam powiedzieć o bohaterze Janusza Krasińskiego w dramatach? Spróbuję, chociaż to jest skomplikowana dosyć sprawa, dlatego że ten bohater ewoluuje na przestrzeni tych dramatów, tak jak je tutaj omówiłam, chronologicznie ułożonych. I jego, znaczy można powiedzieć, że tak, pewne cechy ten bohater nosi, one są jakby stałe w dramaturgii Janusza Krasińskiego. To jest dramaturgia człowieka, który jest, znaczy dramaturgia, która obrazuje los człowieka jako stan permanentnego zagrożenia. To zagrożenie zresztą miewa rozmaitą naturę, to znaczy ono może być takie czysto egzystencjalne, a może być zagrożeniem, no tak jak na przykład w Śniadaniu Desdemony, jakąś stratą, w tym wypadku stratą miłości żony. Miewa również inne odcienie, natomiast zawsze właściwie mamy do czynienia z człowiekiem, który staje w obliczu jakiegoś poważnego zagrożenia, a sam charakteryzowany jest jako istota o siłach wątłych i właściwie ta groza świata go przygniata. I powiedziałabym, że ta ewolucja z grubsza rzecz biorąc polega na tym, że w pierwszych dramatach, wcześniejszych dramatach ten antyheroizm jest w sposobie charakteryzowania bohatera bardzo wyraźnie widoczny. To zresztą ma związek z taką techniką dramaturgiczną, którą wypracował Janusz Krasiński oryginalnie, a która zwana jest dramaturgią pozornego absurdu. To znaczy odwołuje się do pewnej dykcji czy sposobu narracji charakterystycznego dla teatru absurdu, który przypomnę wtedy, kiedy Janusz Krasiński wyszedł z więzienia, no właśnie tutaj Polska zachłysnęła się tym teatrem absurdu, bo on po październiku tutaj dopłynął i zaczął kształtować bardzo wyraźnie gusta i scenę teatralną. Więc to się jakby odwołuje do tej estetyki teatru absurdu, ale na pozór, dlatego że w istocie są to tak naprawdę realistyczne sztuki w jakiś sposób, które właśnie no, używają tego języka i w tym jest pewna doza zabawy, ale też gry takiej z rzeczywistością, może nie zabawy, ale gry z rzeczywistością. Natomiast no, to bardzo wyraźnie określa też tego bohatera, który jest bohaterem takim, powiedziałabym, no troszkę takim, który jest ofiarą no, historii świata, jest człowiekiem zagubionym i w gruncie rzeczy zbyt słabym na miarę wyzwań, wobec których stoi, ale mimo to próbuje te wyzwania podźwignąć. Właściwie to jest jedyna cecha heroiczna, dlatego że generalnie ten bohater jest skrojony jakby w polemice, czy charakteryzowany w polemice do mitu heroicznego. To się o tyle zmienia, że w późniejszych sztukach z jednej strony Janusz Krasiński jakby rezygnuje z tej dramaturgii pozornego absurdu, stopniowo przechodzi do konwencji takiej stricte realistycznej albo prawie realistycznej, czasem też lekko wizyjnej. Realistyczno-wizyjnej. Tak, dokładnie. Natomiast jego bohater z kolei jakby zyskuje coraz więcej cech heroicznych i to jest bardzo wyraźnie widoczne
Znaczy to już te znamiona tego nosi Chojnowska, która walczy właściwie z całym miasteczkiem i ryzykuje no, właściwie życie w tej sprawie, bo w którymś momencie ulega podpaleniu. To dotyczy silnie Chopina, który walczy no, też z no, słabością własnego organizmu, ale również z pogodą, z niesprzyjającymi warunkami na tej Majorce, by jednak no, wygrać tę walkę w tym sensie, że tworzy swoją muzykę i ma jeszcze okres świetności przed sobą. I to w bardzo silnym stopniu dotyczy Krzaku Gorejącego, który wydaje mi się, że jest takim no, jakimś, powiedziałabym, zamknięciem tej twórczości dramaturgicznej, czy może raczej ukoronowaniem. Tu mamy do czynienia z bohaterem, który jest zarówno heroiczny, jak i nieheroiczny, jakkolwiek to absurdalnie nomen omen brzmi. To znaczy Płużak ma cechy, jest charakteryzowany jako bohater właśnie taki jakby w polemice z heroizmem, to znaczy jest słabym starcem, niedowidzącym, którego zabrano okulary, który no jakby ta jego słabość fizyczna jest bardzo widoczna i dolegliwa i równocześnie jest, jak powiedziałam, wewnętrznie człowiekiem niezłomnym i właściwie gigantem ducha. Wobec tego tutaj to napięcie, jakie istnieje między heroizmem i antyheroizmem w twórczości dramatycznej Janusza Kraśnickiego, no szczególnie wyraźnie się ujawnia.